Witam. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, na czym polega skill blocker i jak istotny jest dla obrońcy. Ponieważ grałem z bardzo dobrym przeciwnikiem, I'm Leon 90, to jest naprawdę dobry gracz, pro gracz, że tak powiem. I tutaj miał problem ze strzeleniem bramki, już pomijam fakt, że miał przewagę niesamowitą, jeśli chodzi o posiadanie, jeśli chodzi o ilość strzałów. Ale zwróćcie uwagę tylko, jak moi obrońcy się tutaj zachowywali. Jak działa ta umiejętność bloker. Mianowicie blokuje praktycznie wszystkie strzały tutaj. On tu mówi o szczęściu, wiadomo, no, szczęście też się przyda, ale zwróćcie uwagę tam, gdzie są spowolnione momenty, jak moi obrońcy blokują. Koulibaly i La Normand ma te właśnie skille blokera i zobaczcie, jak tutaj się umiejętnie ustawią po to, żeby się tylko zablokować. Swoją drogą testowałem tylko tych dwóch obrońców, ale zwróćcie uwagę, że bardzo dobrze blokują i później zobaczycie, będzie takie kluczowe podanie, będzie chciał podać Leon gdziekolwiek chciał, gdzieś tam z boku piłka, prawda, i Koulibaly gdzieś tam odbił tą piłkę i to jest właśnie to, o czym mówię, że jedna akcja zrobiła mi grę, prawda, był remis 1-1, ale zobaczcie tutaj, jak blokują ci obrońcy. Miętnie ustawianie się i to może zrobić grę. Na straconej pozycji byłem od początku, już nie mówię, że mogłem to wygrać, ale też przeanalizujmy tą bramkę, którą mi strzelił Brown. Też mogłem lepiej to zagrać i zaraz wam wytłumaczę, jak ja dojdziełem do tego. He's waiting to cross for Jan Koller. Just going for the cross. How unlucky is this? How unlucky is this, man? This guy is under siege. This guy is under fucking siege. I need to stop the cross. That's the most important thing I have to do. Stop the cross because he has this behemoth. He has this big, big guy. Boulder. Jan Koller, he's not gonna miss the header if he gets one. I had zero shots, I had 10 shots. He's gonna get the goal first, trust me. Trust me when I say that he's gonna get the goal first, not me. Again, block. I don't have luck, cannot score. Ja o tej sytuacji mówiłem. Tutaj Leon zdobywa bramkę, ale zwróćcie uwagę, jestem tym obrońcą z tyłu. Jeśli wcześniej bym się przyłączył do tego obrońcę przed nim, no to prawdopodobnie zablokowałbym to, ale zrobiłem to za późno, także to jest moja wina, mój błąd. Finally, man. It's hard match. I mean, I had, what, like 14 shots, he had zero, and I just one goal. Not easy, definitely. And I still am afraid that he's gonna score with Koller. Tutaj zwróćcie uwagę, jak wysoko podszedłem do gry Koulibalym. Praktycznie na jego połowie grałem prawym środkowym obrońcą i dzięki temu w momencie, gdy on chciał podać, Koulibaly zablokował, gdzieś ta piłka się odbiła, prawda, i później wyszło na rzut rożny i no jest rzut rożnego, dzięki temu zdobyłem bramkę. Swoją drogą też strzelił drugi mój obrońca, ten Lenormand. Także bohaterowie tego dzisiejszego meczu. That's it. That's gonna be that chance. That's gonna be that chance. There you go. There you go. That's a corner. That's the chance.
That's the chance. That's gonna be that chance. I told you. Who the fuck? Who scored that goal? Norman. Who the fuck is that guy? All right. It is what it is, right? In the 90th minute, I called it. Like, it was a corner, I called it, it's gonna be a goal. He is a specialist after all, yeah. I called it, I knew it's gonna happen. It's very rarely that the... It's very rarely that the opponent had zero shots, you know, and it was 90th minute, he's gonna get that shot, because, and he got it. Have a first cancel shot, thank you, buddy. Thank you. And he got it, he got that one shot, it was enough. Jak gracie z lepszym przeciwnikiem od siebie, no to nie starajcie się prowadzić otwartej gry, bo to nie ma sensu. On tak więcej strzeli od was bramek i tak, także próbujcie grać raczej na remis, raczej w obronie i liczyć na to, że coś może wlecieć, bo Grecja w 2004 roku w Portugalii wygrała Mistrzostwo Europy, także wszystko jest możliwe i wystarczy jedna sytuacja. Leon się tego spodziewał, ale mówię, no Leon jest na tą chwilę poza moim zasięgiem i raczej liczę na łódź szczęścia i żeby obrońcy sprawili się jak powinni, tak jak w tym meczu. Chciałem sprawdzić blokera, jak to będzie funkcjonować i działa, i fajnie działa, bardzo fajnie działa, także polecam. Widzimy się na Twitchu.